nadzieję, że tutaj będzie jakieś wejście na górę. A nie, że nie, musisz przejść na drugą stronę pasma, przejść po czterech różnych mostach, później otworzyć drzwi i przeskoczyć w jedno miejsce. Jak się spieprzysz w dół, to musisz przejść od nowa! Ha, świetny pomysł! Dobra, chodź. Tak jak mówię, pocieszam się cały czas tym, że ci goście szybko zdychają i nie muszę się z nimi długo połować. Czemu mi wyzerowały się paski te? Czy ktoś ma ustawione, że może rzucać sam z siebie tą cholerną zdolność? Przyniósł... Ej, no za co? Mi to się zbliża ostatnie starcie, a wy mi używacie. Naprawdę nie wiem czemu, nie wiem jak, nie wiem kto na to pozwolił, ale... Tak jakby mi brakowało powodu do narzekania. Autentycznie, to dostaję wszystko czego potrzebuję. Czy no, wszystko czego nie chciałbym potrzebować, mówiąc szczerze. Tego nie potrzebuję, nie chcę tego mieć! Nie chcę mieć powodu do narzekania. To, że to robię, to już inna sprawa. Okej, znowu jestem top of the world. Zostało mi tylko 6 fragmentów do odnalezienia. Spróbuję zgadnąć... W sumie... Udało mi się kliknąć jak trzeba, mój Boże! Okej, teraz tak, muszę wyjść na górę jakoś. Żeby zgarnąć ten odłamek. Nie wiem, czy ten jest to w ogóle możliwe. On jest tuż tutaj. Nawet walek się tam pojawił, mógłbym posłuchać niego. Okej, nie mówmy o tym więcej. Kolejny element. Tutaj. No nie, to jest niżej przecież. Jest to jakieś wyjście. Ja to ma wyjście jeszcze wyżej. Tylko do pewnego stopnia. Złazimy na dół i próbujemy znaleźć drogę dalej. Dłamek dalej tam jest. Jakiś... okej. Okay. Jak ja tam wlezę? Tędy? Chyba tędy. Może przy okazji zgarnę ten, który mam to jest w prawo. Nie, oczywiście, że go cholera jasna nie zgarnę. To byłoby sprawiedliwe, żeby proste. Może tędy dam radę coś skórać. Okej. Okay. Podejrzewam, że on myślał tak samo jak ja. Ewentualnie ten inny zwłok innego inkwizytora, który też było zgarnąć tam te wszystkie cholerne nadłamki. Okej. Okay. Więc tędy mi się da nie uda. Spróbuję wejść tu. I przejść pod mostku kamiennym na górę. Może to będzie możliwe. Przynajmniej mam taką nadzieję. I chyba będzie... Albo i nie. Się wyleźć na to. Czekaj. Jest ten mostek.
Tędy. O! Wygląda obiecująco, ale nie. Tutaj jest niewidzialna ściana. Tak. Poza widzialnymi przeszkodami dajmy jeszcze niewidzialne. Mhm. No, to dzięki temu uzyskamy co najmniej jeszcze godzinę na przejście gry. Dobra robota. Okej, czy muszę jakoś dostać się tutaj, to... Ja pierdolę. Czemu zrobili inkwizytorowi buty z mydła? Czy tamten też nie wejdę? Świetnie, muszę wyładować swoją złość. Miło mi cię powitać. Pozdrowienia od inkwizycji. Trochę mi lepiej. Okej, czyli teraz mogę pójść tędy. Pamiętajmy, że kręcę się tutaj od dobrych 5 czy 10 minut i dalej szukam pojedynczego przedmiotu, których jest mi potrzebnych X. Nie zapominajmy o tym. Okej, dobra. Może chociaż te dwa będą blisko siebie i będą mogły łatwo skarbnąć. No, na to by wyglądało w sumie. No bo i nie. Jak słowo daje, jeżeli się ześliźniesz. Już tylko, zostały już tylko trzy. Nie jest źle, nie jest źle. Tu jest następny. A tak, to jest ten, do którego nie miałem się żadnego pojęcia, jak się dostać. Znowu? Besides, the moment we crush Corypheus into the sand, I'll be more than happy to pay up. If he crushes us, you'll be dead. That will make it harder to spend my winnings, true. Panowie, dość tych romansów, chodźcie tutaj. Tak, oczywiście, jest potrzebny dociera na jako ostatni, albo w ogóle z tego co widzę. Pół roku później Dorian dotarł na miejsce. Jest, teleportował się najwyraźniej. Całe szczęście. Jakby te mechanikę jeszcze dobrali, to po prostu do mnie szlak. I to już dawno. Okej. Okay. Proszę bardzo, tajemnicza księga. I dużo trupów. Branżowy kamień. Czy mnie obchodzi w tym momencie. Jeszcze tylko dwa odłamki, jeszcze tylko dwa odłamki. Dwa, już tylko dwa. I są jakoś blisko siebie. Podejrzewam, że od jednego do drugiego będzie kolejne 5 minut zapieprzania, ale nawet jeszcze tak bardzo mi to nie boli. Chodziło. Dobra. Teraz pewnie znowu trzeba będzie zasuwać tym cholernie długim, krętym i bezsensownie skomplikowanym korytarzem. To mógł być pojedynczą spiralą. A zamiast tego wygląda jak kiszka z lodzowa jakiegoś wyjątkowo zestresowanego człowieka. Tak, wiem, gówniana metafora, przepraszam. Tak już jest najdostępniej kawałki.
To będę mógł odetchnąć z ulgą i pójść podejrzeć te wszystkie cholerne drzwi. Okej, gdzieś tutaj jest kolejny fragment, ale on jest niżej. A najwyżej nie może być. Dobra, spróbuję się ześliznąć. Dobra, powiedzmy, że się udało. Nie będę jakiś, prawda, bardzo wymagający. Teraz kolejny jest gdzieś tutaj. Jakby to do niego dotrzeć. Nie, teraz sobie z drugiej strony idę. Spróbuję tędy. Jak się zaszczę na górę w ogóle? Jest to coś, co mogło mi posłużyć do... Nie. Tędy nie wylecą, pewnie jestem na górze. To by się nie zgadzało. Próbowałem tam znaleźć wejście, jakoś nie znalazłem. Z drugiej strony, gdyby to się da jakoś obniżyć, też bym się dostał jakoś. Coś jest? Tak, grzyb gominowy, dzięki. Tędy? Może się dostał... Kretyńsko długa droga, która tutaj wlazła. No to krzyczenie GIN! Nie było potrzebne, to był tylko baryłkowiec. Dobra, odłażę od tego zupełnie. Spróbuję przenieść się do tego obozu i stamtąd coś poczarować. O nie! Odpada. Zapomnij. Spróbuję zobaczyć, czy ty nie stoi gdzieś na do... O, w mordę, tylko nie to! I znowu pół godziny nawalania jednego frajera. Working on a giant, ta ta ra ra ra. No co jest? Masz to tłuste włochate dupsko. Żałosna po krako. Wracaj do jaskiń! Dobra, to już wszystko. Grałem teraz sporo w Kingdoms of Amalur ostatnio. I tam od razu można przerzucić do złomu. Tudzież kosztowności, tak zwany te. Rzeczy, które się podniesie. Mam wrażenie, że Inkwizycja jest sporo starsza, jednak tej opcji tam tutaj nie zaimplementowali. Chyba, że ją przegapiłem, jestem pałą w takim wypadku, no, mea culpa. I... no... Wycofuję to, co powiedziałem, ale w innym wypadku... Seriously? Katel... Dobra. Nie zbliżam się do tego, mam takie dziwne wrażenie. Spróbuję pójść tak zupełnie od zewnątrz. Może to przyniesie jakieś skutki pozytywne. Moje dotychczasowe kombinowanie zdecydowanie nie przyniosło, więc... Może spróbować i tak! No, może jak... Tutaj polecę po tych skałkach, to coś tam będzie. A co w życiu będzie tam po prostu strzelić, tam pokryć się za silicę i stracę całe HP.
No nie do końca, po prostu wlazłem w miejsce, w którym tak naprawdę tak dalej gówno mogę. Czarujące. I znowu jest jakieś miejsce, gdzie trzeba użyć magii, żeby przestawić jakiś kamulec czy inne sierwo i potem później przejść. No naprawdę to będzie irytujące. Chociaż tak, czy tędy chyba nie wlezę. Znaczy, chyba nie wlezę i tak spróbuję. O, jednak coś. Dobra, jak to wygląda? Czy tam jest faktycznie ten ułamek? Kurde, gdybym był w stanie teraz to dostrzec. Się wleść jednak. Ale odłamek jest niżej oczywiście. Jak już tutaj wlazłem, to nie, to on musi być niżej. Dobra, to gdzie on do cholery może być? Blisko. Już prawie nienawidzę tego miejsca tak bardzo jak Świętych Równin. Prawie. No dobra. Musimy do jaskini kończyć to, tę farsę. Jak tam to zleść? Nie mógł opuścić przed tym. Nie, to było tylko takie coś rozpieprzonego. Wydawało mi się, że tam można założyć obóz, jak wiesz, znalazłem. I za każdym kolejnym razem, jak tam właściwie, też mi się tak wydawało. Dobra, idziemy. Trzeba znowu przejść przez ten bezsensownie długi i pokręcony korytarz. Tak jakby to było absolutnie potrzebne. Jest to niezbędne, żebyś zapierdalał z buta pół roku. Tak. Nie potrafię. No, nie przetrawię, nie odżałuję i się nie zamknę. Przepraszam. Po raz kolejny. No cóż. Okej, ale jesteśmy wreszcie na miejscu. Nie było aż tak źle, no przesadzam trochę już. Dlatego, że jestem rozgoryczony po łażeniu po pustyni przez cholerycznie długi czas. Jak to tam było? Tędy. A tak, przenikliwy chłód. No, skarbimy to. No, przy okazji zgarniam rzeczy, których zapomniałem. Lub raczej, których nie dostrzegłem. Co tu jeszcze zostało? Hajs zawsze w cenie. Ożywieniec. Właśnie minął. No stawaj! Okej, ten
zdechu, cała reszta też formalność. Dość przykra, ale jednak formalność. No. No. Zawsze jeszcze wszystko tu elegancko przeszukać. Tutaj wszędzie tego leży. Szyfon. Właśnie dziwnie się to na tyle nazywa. Okej. Wielki finał chyba? Tak? To osobnie czymś z tego co pamiętam. Chyba, że coś mi się pokiśkało. I stwierdziłem, że... A dobra, nie chcę mi się cofać pod pojedynczy przedmiot, który tam leży. Zobaczmy, co tu jest ciekawego. Bąk. Okej. Następna sala. Się szybko skończyło? A jeszcze ty! Wspaniale! Już mam plus 10 na ogień. Złe miejsce, zły czas. Właśnie nam przeciwnicy skończyli, więc... O, no i miejsce dumy teraz. Zobaczymy, co tam ciekawego zaplanowali twórcy. W tym momencie już chcę się stąd zabrać, zrobić sobie solidniejszy sprzęt z tego, co obecnie posiadam, a następnie pójść skopać tyłek ostatniemu smokowi i ruszyć na spotkanie z finałem. Przynajmniej taką mam nadzieję, że to już finał. Nadzieję. Wreszcie będzie znowu ciekawie. No. Samu nie jestem zaskoczony. Achievementa, ale wyłączyłem overlay, żeby mi nie zaśnął Kingdoms of Amalur, więc nie wiem nawet jak. Teraz po magierzy. Magierowie. No, to bezużyteczny ścierwok, który tutaj jeszcze się włóczy. Wiem, widzę. Ja też trochę wyrwałem Kassandrę.
mistrzycy świątyni w oazie. W kamieniu wyryto płytko postać zakutą w łańcuchy. Dwie postacie boga odwracają wzrok od środkowej. Inscrypcja pod płaską rzeźbą jest prastara, ale kilka słów znanych dzięki nauce elfiej historii pozwala dokonać częściowego przekładu. Duma z naszych osiągnięć i w naszych sercach. Ta sama duma stała się, słowo znaczące zwrócić lub przemianę, wewnątrz niego. Pragnął zobaczyć niezrozumiałe, wypadł z łaski, został spętany. Obrzytał przed oczami śmiertelników, wewnątrz czaje się śmierć. No cóż. Puk, puk! Witara Rishoka. Minutko. To ja w sumie sobie ten witar wezmę. Oczywiście nie pojawia się na pysku, bo wyłączyłem pojawienie się hełmów, ale... No. Dobra, to w takim wypadku wygląda to, że to już jest koniec. Tutaj dwa obozy są. Jaskinia ogarnięta. No, tyle. Mogę wracać do twierdzy i wziąć się za sprzęt. Znaczy, mógłbym tutaj znaleźć 40 stopni punkt, ale po co?